Panie trenerze, na zakończenie tych letnich sparingów, na tydzień przed inauguracją ligi wygrywamy z Pniówkiem Pawłowice 1-0. Tradycyjnie poproszę o komentarz do tego spotkania i wnioski. No wnioski przyjdą. Tak na gorąco, to wiadomo. Cieszymy się, że przede wszystkim jest zero z tyłu. Udało nam się strzelić jedną bramkę, chociaż w sytuacji do strzelania bramek było, można powiedzieć, więcej. Trochę brakowało skuteczności, ale myślę, że potrzebujemy jeszcze chwilkę czasu, żeby ta skuteczność nadeszła. Cieszy to, że zawodnicy przede wszystkim są zdrowi. Mamy do dyspozycji naprawdę sporą liczbę zawodników. Możemy z tego fajnie układać pierwszą jedenastkę, dwudziestkę i tą dwudziestkę czwórkę. Także na pewno jest trochę rzeczy, które trzeba poprawić, które trzeba wzmocnić, ale wydaje mi się, że jak na tą pogodę dzisiejszą, tak, ponad 30 stopni, ja się zmęczyłem stojąc, szczerze mówiąc, więc zawodnicy dzisiaj mieli nie lada gratkę, żeby pobiegać ostro, jak jedna, jak i druga drużyna, także myślę, że sparing w takich trudnych, bym powiedział, naprawdę trudnych warunkach, ale dla kibiców myślę, że mógł się tutaj podobać, chociaż tych bramek było mało. Czy ten skład, który wybiegnie na boisko w meczu ze Stalą Stalowa Wola, jest już wykrystalizowany albo się krystalizuje? I czy po dzisiejszym sparingu pojawiły się jakieś nowe znaki zapytania może? Znaczy oczywiście tli się nam ta jedenastka, która wybiegnie w pierwszej połowie. Natomiast mamy jeszcze tydzień czasu. Zobaczymy, którzy zawodnicy faktycznie już na 100% będą naszymi zawodnikami i wtedy będziemy podejmować decyzje co do personaliów. Natomiast tak, odpowiadając na pytanie, szkielet tutaj już w głowie się tli. Drugi mecz z rzędu na zero z tyłu, co już pan podkreślił. Natomiast tak jak pan mówi, ta skuteczność troszkę szwankuje. Przed tym meczem pierwszym będzie na tym trochę więcej pracy? No tak jak powiedziałem, dzisiaj myślę, że dlatego ta skuteczność trochę szwankowała, bo dużo pracy wykonywaliśmy, żeby sobie tę sytuację stworzyć. Graliśmy mimo tej pogody, graliśmy w pressingu, dużo pracowaliśmy w tej pierwszej linii, podchodziliśmy wysoko z linią obrony, a więc to kosztuje na pewno trochę zdrowia. Nie chcieliśmy dzisiaj grać właśnie z racji tej pogody, gdzieś nisko, żebyśmy się bronili, wyprowadzali kontry. Raczej chcieliśmy kontrolować ten mecz i wydaje nam się to udawało. Tych sytuacji Pniówka no chyba nie było za dużo, no nie wiem, czy w ogóle jakaś była, także Grzesiek Drazik dzisiaj był, można powiedzieć, bezrobotny, bardziej był zawodnikiem z pola, jako ten jedenasty, który wspomagał nas w budowaniu akcji. Na koniec chciałbym zapytać o naszego najskuteczniejszego strzelca w tych sparingach, który jest jednocześnie pierwszym zawodnikiem z Japonii w barwach GKS-u Jastrzębie w historii, czyli Kokito Gitani. No tak, on się uczy tej ligi, gry w Polsce, gdzie ta gra jest taka ostrzejsza. Dzisiaj miał właśnie trochę takich sytuacji, gdzie próbował przyjmować piłkę i po kościach dostał. No ale widać, że potrafi wykańczać sytuację. On dzisiaj tą skuteczność miał troszeczkę lepszą niż inni, ale myślę, że wszystkich w tej pierwszej linii stać na jeszcze dużo lepszą grę, ale przede wszystkim wykorzystywać te sytuacje, które sobie stwarzamy. Chociaż cieszy, tak jak powiedziałem, cieszy to, że chociaż ta dzisiaj jedna bramka wpadła. Dziękuję. Dziękuję bardzo.